Spojrzenie na mapę gospodarczą Polski uwidacznia wielkie znaczenie Śląska z ogromnym potencjałem przemysłowym tego regionu. Kilkanaście lat temu do tradycyjnie już eksploatowanych zagłębi węglowych dołączył rozbudowany z planowanym rozmachem Rybnicki Okręg Węglowy. Piękna, urozmaicona rzeźba terenu, malownicze wzniesienia, wąwozy i doliny, strumyki spływające parowami i jarami do Olzy. Cała okolica ozdobiona laskami o bogatej, soczystej roślinności. Obecnie obszar najnowocześniejszych kopalń cennego węgla koksującego. Gdzie osiedlić nowych górników? W jaki sposób związać z tym regionem młodych ludzi przybywających z całego kraju? Zwrócono uwagę na niewielką, powoli wygasającą w roli skromnego uzdrowiska miejscowość Jastrzębie-Zdrój. Przyszłość tego regionu coraz wyraźniej określały budowane od podstaw wielkie kopalnie. Stało się więc rzeczą naturalną tutaj właśnie osiedlenie nowej społeczności górniczej. Do czasu wkroczenia tu górnictwa parotysięczne Jastrzębie ukryte wśród spokojnej przyrody żyło w zwolnionym rytmie zdrojowej promenady i parku, pielęgnowało swoją tradycję. Nadszedł moment, kiedy to wszystko musiało się gwałtownie zmienić. Przesądziły o tym decyzje wynikające z planu przestrzennego zagospodarowania Rybnickiego Okręgu Węglowego. Z rozważanych alternatywnie możliwości koncentracji osadnictwa całego regionu w jednym dużym mieście lub rozlokowania go w małych, rozproszonych miastach na całym obszarze przemysłowego okręgu, wybrano rozwiązanie kompromisowe, pośrednie, budowę kilku miast średniej wielkości, ograniczonych liczbą 60 do 100 tysięcy mieszkańców. Plan ogólny Jastrzębia, opracowany w latach 1959-1960, był odbiciem podjętych wówczas decyzji i określił funkcję tego miasta w regionie, a więc spełnienie roli zaplecza mieszkaniowego dla górnictwa oraz ośrodka kulturalno-usługowego regionu, węzła komunikacji kolejowej i drogowej. Przewidywał także zaspokojenie potrzeb usługowych dla pobliskich wsi i utrzymanie w ograniczonym zakresie uzdrowiska. Wielkość miasta, według ówczesnych założeń, powinna być ograniczona liczbą 60 tysięcy mieszkańców. Kolejne aktualizacje planu, zachowując w zasadzie podstawowy układ funkcjonalno-przestrzenny, korygowały docelową wielkość miasta w górę na 90 do 100 tysięcy. Plan cechował się tendencją wyodrębnienia w strukturze funkcjonalno-przestrzennej jednostek mieszkaniowych i usługowych przy niezależnym prowadzeniu ruchu kołowego. Bogate urzeźbienie terenu sugerowało tworzenie wyodrębnionych, autonomicznych osiedli z własnymi centrami usługowymi. Realizacja planu rozpoczęła się w 1965 roku nieznacznym programem mieszkaniowym. W tym okresie wznoszono budynki mieszkalne z tradycyjnych cegieł. Późniejsza historia budowy Jastrzębia naznaczona jest szybko się zmieniającymi technologiami. Metoda wielkoblokowa, monolityczno-ślizgowa charakteryzowała budownictwo z drugiej połowy lat 60. Pod koniec owego dziesięciolecia wznoszono osiedla z wielkiej płyty wytwarzanej systemem poligonowym. W 1967 roku kierownictwo partii i rządu podjęło przełomowe dla dalszej budowy uchwały. Uruchomienie w Bziu Zameckim wielkiej fabryki domów o wydajności 2000 mieszkań rocznie zapoczątkowało w 1968 roku niezwykłe przyspieszenie budowy nowego miasta. Z roku na rok przybywa tysiące mieszkań, a wraz z nimi tysiące nowych mieszkańców. Następuje jakby dyktat przemysłowej taśmy. Thank you.
Jastrzębie pod koniec lat 60. i z początkiem 70. jest najszybciej rosnącym miastem w Polsce. To tempo ma jednakże i negatywne strony. Ale kilkudziesięciotysięczne miasto staje się już rzeczywistością. Odwiedzamy typowe mieszkanie w Jastrzębiu. Trzy pokoje z kuchnią, łazienka z pełnym wyposażeniem sanitarnym. Ten typ mieszkania przeznaczony na czteroosobową rodzinę ma około 50 metrów kwadratowych. Największy pokój dzienny około 20 metrów kwadratowych, oddzielony od kuchni specjalnym kredensem z okienkiem. Pozostałe dwa mniejsze pokoje sypialne wyposażone są podobnie jak przedpokój w szafy i półki ścienne. Pomieszczenie kuchenne wyposażone jest w szafki, kuchnię gazową z piecykiem i fabrycznie zmontowany wyciąg wentylacyjny. Osiedle C. Jedno z lepiej już zagospodarowanych. Przedszkole. Szkoła podstawowa. Jastrzębie to miasto dzieci i nastolatków. Tak się złożyło, że sklepy i lokale usługowe odwiedziliśmy w dniach najmniejszego ruchu. Ale wyrównanie wciąż jeszcze istniejących dysproporcji między gwałtownym wzrostem liczby mieszkańców a niedoborem usług handlowych, socjalnych, kulturalno-rozrywkowych stanowi obecnie główny obowiązek budowniczych i ojców miasta. Sklep z elegancką konfekcją z słynnej fabryki z Bytomia należy już do wyróżniających się w tym regionie. Przybywa także coraz więcej sklepów spożywczych, kameralnych barów i kawiarni. Biblioteka także cieszy się powodzeniem dorosłych i młodzieży. Oto popularna pijalnia soków. Hala sportowo-widowiskowa. Na razie jedynaczka monopolizująca wszystkie imprezy sportowe, rewiowe i estradowe. Tutaj także odbywają się zabawy górnicze, a od czasu do czasu nawet sezonowa sprzedaż towarów przemysłowych.
jeden z dzielnicowych domów kultury. Wobec braku jeszcze centrum ogólnomiejskiego spełnia rolę ośrodka kulturalnej twórczości amatorskiej całej miejskiej społeczności. A Jastrzębie ma swoje twórcze indywidualności. Górnik kopalni Moszczenica Ludwik Holesz w pełnych fantazji i niezwykle barwnych obrazach przedstawia własną wizję epoki karbońskiej. Jest to malarz o niepowtarzalnej w Polsce wyobraźni. Fabryka odzieżowa Velux, nowe miejsce pracy dla licznych w Jastrzębiu młodych kobiet. Planowane są dalsze tego typu zakłady przemysłowe. Chodzi bowiem nie tylko o nowe miejsca pracy dla kobiet, ale także o złagodzenie monozawodowości, jaką siłą rzeczy narzucił potężny przemysł górniczy. A mieszkańców obojga płci przybywa i codziennie rodzą się nowi, rdzenni już obywatele Nowego Miasta. O tych sprawach najlepiej jest poinformowany jeden z gospodarzy Jastrzębia, wiceprezydent Konrad Ogaza. Miasto nasze przekroczyło cyfry 85 tysięcy. Średnia wieku w mieście nie przekracza lat 23. Urodzin notujemy średnio 2950. Zgonów natomiast 152. W tej chwili społeczeństwo oczekuje od władz tak miejskich, jak i wojewódzkich, by jak najszybszym czasie przystąpiono do realizacji budowy centrum, jako że będą to obiekty już końcowego akcentu budowy naszego miasta. Centrum miasta projektowane jest w powiązaniu z dworcem kolejowym i autobusowym. Ukształtowanie funkcjonalno-przestrzenne zespołu centrum zmierza do wykorzystania naturalnych walorów zróżnicowanej rzeźby terenu. Programowany jest bardzo bogaty asortyment usług. Obok powierzchni handlowo-usługowych projektowane są obiekty kultury, duży dom towarowy, budynki administracji z siedzibą władz miejskich, hotel, pałac młodzieży, dzielnice i plac. Wydaje się, że różnorodność programu oraz indywidualny wyraz przestrzenny winny stanowić o atrakcyjności przyszłego centrum, które projektowane jest na powierzchni około 30 hektarów i którego powierzchnia użytkowa wyniesie około 130 tysięcy metrów kwadratowych. Inwestorem zastępczym budowanego miasta jest Urząd Wojewódzki w Katowicach, Okręgowa Dyrekcja Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich w Rybniku. Budowę wykonuje Śląskie Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego i Zjednoczenie Budowlano-Montażowe Przemysłu Górniczego. Projektowaniem miasta kieruje Biuro Budownictwa Ogólnego Miasto Projekt Katowice. Generalny projektant, architekt Zygmunt Winny.